Siemanko, jestem Wertes i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider. Tak, jesteśmy koło naszej łajby, w której on tam coś z tyłu kmini. A ja sobie odpłynę. Nara. Szybko odpływaj, niech on tam zostanie. Tak. A dobra. Nara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro. Ok, jesteśmy po cutscence. Jak widzicie, po zadaniu musimy wejść do klasztoru. I tak, to może nie zwlekając. Strzelę tutaj. I ok, muszę powiedzieć od razu, czemu mam tam cel, że ten odcinek może być, a raczej będzie, krótszy od ostatnich, czyli tych 40-minutowych, ponieważ w weekend nie będzie w domu i chcę sobie nagrać, wiecie, jeden jakiś odcinek dłuższy i go po prostu ściachać na dwa. Także takie buty. Wciąż żyje. Mój miły pan doktor. Co do cholery robisz, Whitman? Kim są ci... Burzowa Gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą... Dobra, jak widzicie, straciliśmy kolejną osobę z ekipy, ale akurat taką, której po prostu mi nie jest żal. Jakby inaczej mówiąc, on został wykiwany. Jakby nie było przez tego, jak on się nazywa? Ciągle nie mogę zapamiętać. Zresztą nieważne. Przez pana w kapturze, który myśli, że jest fajny. Okej, czyli to wjeżdża tylko pod górę. No nic. Dobra, czyli po prostu musimy uwolnić sam od tych dziwnych stworzeń. A, burzowej gwardii. Tylko nie są tacy, jakby to nie powiedzieć, dziwni, jak widzieliście. Ale nieważne. Ja wchodzę do środka. Muszę kogoś uwolnić. Tak. Burzowa gwardia.
Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową? Dokładnie. Aha. Dobra, przejdźcie sobie. Chyba jesteście za dużymi koksami. Albo i nie. Ale szybko drzwi zamykają. Ha! Okej, okay, bum. Nie będzie bum. A, dobra. Będzie bum, tak. Nie ta broń. Wybaczcie za małą pomyłkę. Ej, dobra, nie. Przecież to widziałem, że to trzeba podpalić. A. Tak. Jak widzicie, istnieją lepsze rzeczy niż granatnik. Tak, inaczej nie mogę tego nazwać. Widzicie, strzeliłem, rzuciłem granat, a wystarczyła pochodnia. Wow. Tylko nie hałasuj, Lara. Oho. Chyba was jest za dużo? Ciągle wychodzicie? Okej, okay, ale nie ciągle wychodzą. Także ja tutaj po cichu spadam. Może mnie nie zauważą, jakie te mają dziwne rzeczy. O! Trochę nie zabiorę. Punkty doświadczenia zawsze spoko. Ha, siema. Tak, wcale mnie nie widzicie. Jestem koksem, tam jest zablokowane. Dobra. Jeszcze tutaj stoją. O ma... Nie, dobra. Wiecie co? Jest za dużo, jakby nie patrzeć. Jeszcze jakiś duży koksu. Chyba tamten, co wtedy chodził, wiecie. Z Resident Evil'a. Ale okej. Okay. Póki co nikt nas nie widzi. Jest świetnie. Tak. Sobie spokojnie. Idziemy na górze. Jak można taki Lary nie zauważyć? O-o! Dobra, zostaliśmy wykryci. Co, walimy lodę? O, tak. Tak. Jedna strzała, już tam się teren wali. Dobre. Ale okej. Widzieliście, jak na bańce po... Pojechałem? Ach, w piasku. Co tu się wyprawia? Dziękuję. Wow! O-o! Sorry, guys! Wow! Dostałem! Gońcie się, parówy! Ja uciekam. Oh, fuck. Nie chyla, dziedzia! Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? Ej, wiecie? Lubię shotguna. Tak. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Ale okej. Okay. To musicie wybaczyć, ponieważ tutaj były rzeczy, które ominąłem i nie zabrałem. O, umiejętności. Wiem, że musiało chodzić o ostatnią słoneczną królową, ale nie, nie chcę tego. Ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś mistrzuku? Matias sądzi, że sam też co być mistrzem strzelby. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech cię diabli mi na dobrej opowieści zrobisz wszystko. Dobra. Ja sam spadam. O, dziennik Kilary prawie uzupełnione. Ładnie. Macie farta. Dobra, wychodzimy z tego burdelu. El burdello. Wow, ale zawiało. Co tam, Lara, widzisz? Nie! Sam! Sam! Gdzie strzelić nie mogę w niego? Ech, chroniony. Tak bym go zastrzelił. Nadchodzą! Bierz tę broń! Zajmę się tą stroną! Tutaj? Wskazuj cele! O! Chodź tutaj, a! No chodźcie, wydupki! O, tak. Uważaj, nie wiem dlaczego, ale strasznie nie lubię dubbingu. Reyes. Strzelaj!
Nie wiem, jakoś tak. Nie wiem dlaczego. Pewnie przez ten taki średni profesjonalizm. No ale co tam. Lara, dawaj! Wow! Nie o takie dawaj mi chodziło. Co, kolejni? O, masakra! Ładnie! Genialnie! Szykuje się epic fight! fuck me. Hej, wow. Dobrze strzelają. Skurczybyki. No chodźcie, zapraszam do siebie. Zapraszam na party! Ze śmietanką. Czemu ze śmietanką? Wow, sorry, nie o to chodziło. Z hardcore mi się skojarzyło. Fuck. Czemu nie unikam ich strzałów? Wow! Jak to możliwe? LOL! Złapał mnie i zabił. Ham. Dobra. Czy oni mają... Muszę po prostu ich... Wow, okej. Wykończyć ich własną bronią najlepiej. Chociaż myślę, że shotgun się całkiem dobrze spisuje dla nich. Siema. Oho, nara. Nara. Jo! Jak? Nara? Nie. Zapraszam do siebie. O co, strzały jakby, co? No chodźcie. Chodźcie, dupki! Nie zbliżać się do brzegu? Cześć. Dobij go. Dziękuję. Co tam burzowi? Lecicie? Okej. Nikt nie leci. Świetnie. Oh. Okej. Myślałem, że to ktoś leciał, to da. What the fuck? Oni zniszczyli własną siedzibę, żeby do mnie wpaść. Lol, i po co ci była ta tarcza? Dobra, chodź. Nara. Jej! Sorry! Pach! Nara! Wow. Nie zbliżajcie się do mnie. Ej, obczajcie, to jest trudne miejsce strasznie jakieś. Mistrzowski. Lol. Stąd uciekam od was. O fuck, kolejny. Dzięki. Kurczę, ci łucznicy. Wow, jak mnie przestraszył. Nara? Kolego?
Giniesz. Dzięki. Okej, wydaje mi się, że wszyscy. Ale dla pewności. Full? Czekajcie, przeładuję. Czy to nie od tego? Ach, chyba nie. Dobrze. Skoro tak, to ja wbijam na górę. Pozbierać rzeczy. Tutaj full mamy też. Okej, nie widzę ich, czyli można spokojnie lecieć z koksem. Siema. Wow! Kurde, tarczownicy jacy, no. Dobij go od razu, Lara. Tak, profilaktycznie. No machnij. Na razie. Hehehe. Zabawicie się w przejmowanie terenu? Fak, kurde. Mi wbił flarę. Sorry. Strzały, nie flarę. Co ten ja? Dziękuję. Coś tam jeszcze jest? Ha! Pierwszy! Dobra. Udało mi się z nim. W sumie jeszcze można było uzupełnić. Nie, nie można. Okej, dziady. Ktoś kolejny? Też nie. Tutaj widzę amunicję na później, jakby co. O, surowce. A nie, to granaty. Zajebiście, granaty będą. Okej. Halo. Dobra, podziękował. Ale wiecie co? Nara! Myślicie, że tego nie widziałem? Oj, spadłeś. Co jest, stary? Widzę cię. Palisz się! I na razie. Dobry łuk. Ktoś tutaj jeszcze? Czy niezbyt? Halo? Halo? Dużego nie było jeszcze. Okej. Dobra. Wracamy do mojego miejsca zdobytego. No chodź tu, kurde. Tutaj spadłeś. Tutaj spadłeś. Nie wiem, czy to dobrze, ale rozwaliłem im tam posiadówkę. Wow. Tak. Dzięki za strzały. Dobra, chodźcie na... na bliższy front. Lol, podpalił się. Jak wyrwał na twarz. Ten łucznik jest ze mną, ale się ukrywa. O! Gdzieś trafiłem. W dobre miejsce. No chodźcie. Ja sobie przeładuję. Tutaj jest z czego? Kurde, malutka amunicji mogę mieć. Szalbie. Siema. Dobra, bawimy się w uniki. Jak mnie ściachał. Tam jest gdzieś zły łucznik. Tutaj. There you are. Nie spadaj. O! Słyszę, że się udało. Tak. Odbiliśmy teren. Majorka jest nasza. To czemu Majorka? Nieważne. Ważne, że wygraliśmy. Chodź na górę, tutaj mamy do odzysku. A, nic tam nie ma. Na górze granaty, z których nie korzystałem. Ty już nie żyjesz. Tutaj już się odczytali. Nie istnieją.
A gdzie gruby? O, coś się dzieje. Coś się tu wyprawia. Halo. Okej. Rozwalmy to. Nawet nie trzeba było tamtego prowizorycznego urządzenia. Hop, hop. Halo. Jest tu coś? Jakieś surowce? A ja tu mogłem pociągnąć. Nie, to źle zabrzmiało. To bardzo źle zabrzmiało. O, siema. Co tam? Chciałbyś granata w swoje grube? Coś? Czy nie? Lara! Okej. Kolego! To było... Ej, to było dziwne. Gościu, którego się bałem wcześniej, po prostu odfrunął. To jest bardzo dziwne. Za nic nie mogę podnieść. No trudno. Może sobie był ulepszył to? Co? Surowce? Ulepszenia. Co to mógł jak to strzelbę na maksa? Stabilność? Dobra, weźmiemy sobie podajnik. Ok. Czyli tutaj mamy skończone. To co, wchodzimy do nich. Co oni się będą sami bawili beze mnie? Trzeba odbić sam. Co to jest? Co, o co tutaj chodzi? Okej. Rozumiem, że to musimy wyciągnąć. Bo jakby nie inaczej. Ty, chodź tu do mnie. Ja cię lubię, wiesz? Dziękuję. Ta chińska ceramika ma kip. Znaleźliśmy ceramikę. Sprzedamy ruskim, nie? Dobra. Papa! A to do czego służy? W tym miejscu? No, otworzyliśmy sobie. Ładnie. Ładnie. Tam na górze coś jest, będziemy musieli bić. Aha. A tutaj? Dawaj. Come on. Dawaj, Lara. Kręć tym. Skrzynia. Wydaje mi się, że musimy rozwalić. Tak sobie wejdę na górę. Hop. Tam jest skrzyneczka. A nie lubię zostawiać skrzyneczek. O! Przy okazji jakaś mapa na stole. Surowce! Da się to podnieść? O, da się! Kapliczka przy rozpadlinie. Dzięki. Dobra, to co? Pociągnijmy ten bajzel. Aj, hops! I co to daje? Dobra. Muszę jakoś dostać się na górę. Tylko wiecie co? Tam jest chyba za daleko. W ogóle. To jest czasówka, jakby nie patrzeć. Bez kitu, trzeba to do siebie przyciągnąć i tam wskoczyć. Bo innej metody ja tutaj nie widzę tak na szybko, jakby wymyślać. Lara, dawaj! Fuck! Albo inaczej. Mam pomysł. Jak widzieliście, to jest za wysoko. Można by to zamknąć i spróbować. Ej. Patrzcie, zamkniemy to. Może damy to niżej, to będzie lepiej. Chodź, Lara. Zabawimy się. Hehehe. No, dawaj. Nawet nie rozwaliło. I patrzcie, teraz jakby nie patrzycie za nisko, ale jak się rozbuja... Nie, damy radę.
To jest na szybko rozkmina i to bardzo dobra, według mnie. Tak. Ha, myśleliście, że mnie wkurzycie? Tak. Nie ma. Za często ostatnio gram w tą grę. Dawaj, Lara, ciągnij. Popatrzcie. Dobra, pora. Fuck, fuck. Dobrze. Haha. I kto jest bossem? Na pewno nie ja, tylko Lara, no. Gdzie my trafiliśmy? Rytuał ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Zaraz, zaraz. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Te naczynia... To nie jest transfer mocy. Przekazuje się duszę. Te wszystkie królowe, one były tobą, Himiko. Pierwsza i ostatnia. O Boże, a teraz chcesz sam. Nie oddamy ci jej. Sam. Okej, dowiedzieliśmy się jednej duszy królowej. Ciekawej rzeczy. Wstrzymać to szaleństwo. Że wszystkie te królowe wybierane to była ona. I teraz jest taki przypał, że jak przejmie sam. To sam straci duszę wtedy. No nic. Jakby nie patrzeć, musimy ją uratować i się nie zastanawiać, bo tutaj wszystko było na cutscence powiedziane zresztą. A chciałem zaszpanować, że słuchałem. Nie no, dobra, Ogier. Skan terenu, zawsze spoko. Surowce, dawać surowce. Punkt bez powrotu. Po tym obszarze Lara nie będzie mogła wrócić. Wyczuwam coś dziwnego. Ale okej. Dzięki za ulepszenie. Karabin, coś mamy do karabinu? Nie. A łuk? Cały mamy, czy nie? A patrzcie. Fak, wybuchowych strzał nie mamy. Stabilizujących. No nic. Czekajcie, przecież można było coś ulepszyć. Co ja patrzę, jak jakiś, nie wiem. O! No właśnie. No i teraz się prójcie, że nic nie mam. Okej. Ktoś mi jeszcze pisał jedną rzecz. Żebym zmienił skin Lary, tylko ja niekoniecznie wiem to, gdzie się robi. O, czekaj. Może w tym obozie. Ja tego nie widzę, nie wiem. Możecie mi powiedzieć, gdzie to się zmienia. A będę miał, bo i tak nie wiem, czy przypadkiem nie dochodzę do końca gry. Ale czy przypadkiem nie przejdę ją zbyt szybko, wiecie. A tak na koniec z gry skin zmieniać? Po co? Ten tak pasuje. Wiecie, idealnie. Okej, zresztą, co ja się tutaj rozglądam, jak to punkt bez powrotu. Siema. Przed chwilą co było? Sucho, ładnie, słonecznie? No dobra, może nie słonecznie? A tutaj już śnieg. Przez K, śnieg. Lol.
Okej, to by było na tyle w tym odcinku, także dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam. Na razie i cześć, yo!